Królowa Śniegu. Opowiadanie, w którym jest mowa o lustrze i o okruchach. Posłuchajcie, zaczynamy. Kiedy bajka się skończy, będziemy wiedzieli więcej niż wiemy teraz, bo to był zły czarownik. Jeden z najgorszych, sam diabeł. Pewnego dnia wpadł w świetny humor. Zrobił bowiem lustro, które posiadało tę właściwość, że wszystko dobre i ładne, co się w nim odbijało, rozpływało się na nic, a to, co nie miało żadnej wartości i było brzydkie, występowało wyraźnie i stawało się jeszcze brzydsze. Diabeł zaś uważał, że to było ogromnie zabawne. Wszyscy, którzy chodzili do szkoły diabła, gdyż założył czarcią szkołę, opowiadali na prawo i na lewo, że stał się cud. Biegali wszędzie z lustrem i w końcu przyszło im do głowy, by polecić do nieba i zabawić się kosztem aniołów i Pana Boga. Im wyżej lecieli z lustrem, tym bardziej wszystko się wykrzywiało, lecz zaledwie mogli je utrzymać. Lecieli wyżej i wyżej, coraz bliżej aniołów i Boga. Wtedy lustro wypadło im z rąk na ziemię, gdzie rozprysło się na tysiące milionów okruchów. Teraz dopiero wyrządzili krzywdę, gdyż niektóre kawałki były mniejsze od ziarnka piasku i pofrunęły daleko w świat. Gdy wpadły komuś do oka, tkwiły w nim i wtedy człowiek ten widział wszystko na odwrót, albo spostrzegał tylko to, co było w danym przedmiocie złe. Byli ludzie, którym taki odłamek wpadł do serca i wtedy serce stawało się jak kawał lodu, a w powietrzu unosiły się wciąż maleńkie okruchy lustra. I słuchajcie, co się stało. Chłopczyk i dziewczynka. Pośród wielkiego miasta mieszkało dwoje biednych dzieci. Nie byli bratem i siostrą, ale kochali się jak rodzeństwo. Chłopczyk nazywał się Kai, a dziewczynka Gerda. Czy królowa śniegu może tutaj przyjść? Spytała mała dziewczynka. Niech tylko spróbuje, powiedział chłopiec. Wtedy posadzę ją na gorącym piecu i roztopi się. Wieczorem, kiedy mały Kai kładł się już spać, wdrapał się na krzesło przy oknie i spojrzał przez małą dziurkę. Właśnie spadło parę płatków śniegu i jeden z nich, największy, przemienił się w kobietę ubraną w najdelikatniejszą białą gazę. Była cała z lodu, a jednak żyła. Oczy patrzały jak dwie jasne gwiazdy, ale nie było w nich spokoju ani wyschnienia. Skłoniła się do okna i skinęła ręką. Chłopczyk przestraszył się i zeskoczył z krzesła. Kai i Gerda siedzieli i oglądali książkę z obrazkami. Wtem Kai zawołał. Coś mnie ukuło w serce. O, a teraz coś mi wpadło do oka. Dziewczynka objęła go za szyję. Chłopczyk mrugał oczami. Nie, nic nie było widać. Pewnie już wyleciało, powiedział, ale nie wyleciało. Był to właśnie jeden z tych odłamków szkła, na które rozpadło się trętne lustro. Biedny Kai. Do jego serca wpadł także taki odłamek. Za chwilę to serce przemieni mu się w grudkę lodu. I pobiegł do swego okna, zostawiając małą, milutką Gerdę samą. Kiedy potem przyszła do niego z książką, z obrazkami, powiedział, że to dobre dla niemowląt. A kiedy babka opowiadała bajki, miał im zawsze coś do zarzucenia. Dokuczał nawet małej Gerdzie, która była do niego przywiązana całą duszą. Jego zabawy zmieniły się teraz całkowicie. Stały się takie mądre. Pewnego zimowego dnia, kiedy prużył śnieg, zjawił się z wielkimi rękawicami i małymi saneczkami na plecach. Krzyknął Gerdzie w samo ucho. Idę na wielki plac, gdzie inni chłopcy się bawią. I poszedł. Na placu najśmielsi chłopcy przywiązywali często swoje saneczki do chłopskiego wozu i jechali w ten sposób spory kawał drogi. Było to bardzo wesołe. Kiedy się bawili, nadjechały wielkie sanie, a w środku siedział ktoś otulony w białe futro. Kai przywiązał do nich szybko swoje saneczki i jechał za dużymi saniami. Jechali coraz prędzej. Osoba, która siedziała w saniach, odwróciła się, kiwnęła przyjaźnie do Kaja głową, zupełnie tak, jakby się znali od dawna. Wjechali za bramę miasta. Wtedy chłopiec puścił prędko sznur od saneczek, by się uwolnić od wielkich sań, ale jego małe saneczki przywiązane były mocno i jak wiatr pędziły naprzód. Kaj był bardzo przestraszony. Chciał zmówić Ojcze Nasz, ale mógł sobie przypomnieć tylko tabliczkę mnożenia. Sanie zatrzymały się i osoba, która w nich jechała, wyprostowała się. Jej futro i czapka były całe ze śniegu, a ona sama była damą, smukłą i wysoką, jaśniejącą bielą. Królowa śniegu! Zrobiliśmy ładny kawał drogi, powiedziała, ale po co marznąć? Posadziła go obok siebie w saniach i otuliła go futrem. Czy zimno ci jeszcze? Spytała i pocałowała go w czoło. Pocałunek był zimniejszy od lodu. Dotarł prosto do serca, które i tak na pół zlodowaciało. Nie czuł już zimna.
Królowa Śniegu pocałowała Kaja jeszcze raz i wtedy zapomniał o małej Gerdzie, o babce i o wszystkich w domu. Lecieli nad lasami i jeziorami, nad morzem i nad lądem. Były wilki. Śnieg iskrzył się wyżej, leciały czarne, kraczące wrony. A nad wszystkim, wysoko w górze, księżyc świecił jasno. I Kaj patrzył nań przez całą długą zimową noc. W dzień zaś spał u stóp królowej Śniegu. Zatrzymali się przed małym, nędznym domkiem starej Laponki. Ren opowiedział całą historię Gerdy, a Gerda była tak zmarznięta, że nie mogła wcale mówić. — Ach, wy biedacy! — powiedziała Laponka. — Musicie przebiec jeszcze z przeszło 100 mil równiną Finnmarku, aż tam, gdzie rozsiadła się królowa Śniegu. Napiszę parę słów na wysuszonym dorszu do Finki, tam na północy. Ona da wam lepsze wskazówki niż ja. Kiedy Gerda ogrzała się, najadła się i napiła, Laponka napisała na wysuszonym dorszu parę słów. Kazała Gerdzie dobrze tego pilnować, przywiązała ją znowu do Rena, który popędził razem z nią. Fut, fut! Zabrzmiało wysoko w powietrzu. Przez całą noc płonęła najpiękniejsza niebieska zorza polarna. A potem przyjechali do Finnmarku i zapukali do komina Finki. Wewnątrz był tak straszny upał, że Finka chodziła prawie zupełnie nago. Zaraz rozebrała małą Gerdę. Zdjęła z niej rękawice i buciki, a potem przeczytała to, co było napisane na skórze dorsza i wrzuciła rybę do garnka, bo nadawała się do jedzenia. Ren opowiedział jej najpierw całą swoją historię, a potem dzieje małej Gerdy. Jesteś taka mądra, powiedział Ren. Czy zechciałabyś dać małej dziewczynce do wypicia taki napój, żeby zrobiła się silna jak 12 mężczyzn i aby zwyciężyła królowę Śniegu? Silna jak 12 mężczyzn? Spytała Finka. Na cóż to się jej może przydać? Ale Ren wstawiał się tak gorąco za małą Gerdą, a Gerda patrzyła takimi błagalnymi, pełnymi łez oczami, że Finka zaczęła znowu błyskać spojrzeniem. Zaciągnęła Rena w kąt pokoju i szeptała coś. Mały Kaj jest co prawda u królowej Śniegu i jest pewien, że to najlepsze miejsce na świecie. Ale dzieje się to dlatego, że ma w sercu mały odłamek szkła i okruszynkę szkła wokół. Trzeba mu to wyjąć, inaczej nie stanie się nigdy prawdziwym człowiekiem. Ale czy nie mogłabyś dać małej Gerdzie czegoś takiego, żeby stała się mocniejszą od wszystkich? Nie mogę jej użyczyć większej mocy od tej, którą posiada. Czyż nie widzisz, jaka jest potężna? Czy nie widzisz, jakiej muszą służyć ludzie i zwierzęta, jak udało jej się przejść przez świat na bosych nóżkach? Nie powinna myśleć, że to myśmy użyczyli jej potęgi. Ona tkwi w jej sercu. Od 2 mile stąd zaczyna się ogród królowej Śniegu. Tam posadź Gerdę na śniegu koło wielkiego krzaka pełnego czerwonych jagód. Nie marudź długo i wróć tu znów. Potem Finka uniosła małą Gerdę. Posadziła ją na grzbiecie Rena, a Ren popędził. Ach, nie zabrałam trzewików. Nie mam rękawic, zawołała mała Gerda. Spostrzegła to, bo było przeraźliwie zimno, ale Ren nie odważył się zatrzymać. Pędził, aż przebiegł do dużego krzaka. Tam posadził Gerdę, potem pobiegł z powrotem, a mała Gerda została spośród straszliwego, lodowato-zimnego pola Finnmarku. Pobiegła przed siebie. Nagle nadciągnął cały pół śnieżnych płatków, ale nie spadły z nieba. Były żywe, stanowiły potężną straż królowej Śniegu. Niektóre wyglądały jak małe, grube niedźwiedzie o nastroszonej sierści. Mała Gerda zmówiła Ojcze Nasz, a mróz był tak wielki, że oddech parował jej z ust. Tak gęsty dym i ułożył się w kształt jasnych aniołków, które stawały się coraz większe. Wszystkie miały na głowach hełmy, a w rękach dzidy i tarcze. Było ich coraz więcej i kiedy Gerda skończyła mówić Ojcze Nasz, stało naokoło niej cały legion. Uderzyły swoimi mieczami w szkaratne płatki śniegu, a mała Gerda szła radośnie naprzód. A teraz zobaczymy, co się stało z Kajem. Co się działo w pałacu królowej Śniegu i co się później stało? Ściany pałacu były zrobione ze śnieżnej zawieli. Nie panowała tu nigdy radość, nie odbył się tu nawet ani razu bialik niedźwiedzi. Puste i zimne były sale królowej Śniegu.
Po środku sali leżało zamarznięte jezioro, które popękało na tysiące kawałków. Po środku tego jeziora siadywała królowa śniegu i mówiła, że siedzi na zwierciadle rozsądku. Mały Kai był siny z mrozu, ale nie spostrzegał tego, gdyż królowa śniegu odjęła mu swym pocałunkiem wrażliwość na zimno, a jego serce stało się kawałkiem lodu. Składał figury, które tworzyły napis, ale nie udawało mu się ułożyć słowa wieczność, a królowa śniegu oświadczyła. Jeżeli uda ci się ułożyć to słowo, podaruję ci cały świat i na dodatek parę nowych łyżew. Ale Kai nie mógł ułożyć tego właśnie słowa. Teraz pomknę sobie do ciepłych krajów, powiedziała królowa śniegu. I królowa odfrunęła, a Kai został sam w olbrzymiej lodowej sali. I wtedy Gerda weszła przez wielkie wrota do pałacu, do pustej, zimnej sali. Zobaczyła Kaja, rzuciła mu się na szyję, objęła go mocno i wołała. Kaj, drogi, mały Kaj, nareszcie cię odnalazłam. Ale on siedział zupełnie cicho, sztywny i zimny. Zapłakała Gerda łzami, które dostały się aż do jego serca. Roztopiły kawałki lodu i wchłonęły okruszyne szkła. Kaj wybuchnął płaczem i odłamek szkła wypadł mu z oka i zawołał radośnie. Gerdo, kochana mała Gerdo, gdzieś byłaś tak długo. I gdzie ja byłem? Rozejrzał się wokoło. Jakże tu zimno, jak pusto i rozlegle. I przytulił się mocno do Gerdy, a ona śmiała się i płakała z radości. Było to takie piękne, że nawet kawałki lodu zaczęły tańczyć z radości. A kiedy się położyły, utworzyły właśnie te litery, o których mówiła królowa śniegu. Że jeśli Kaj je ułoży, ona podaruje mu cały świat i parę nowych łyżew. Gerda całowała jego oczy, które zabłysły tak, jak jej oczy. Gdyby królowa śniegu nawet teraz wróciła, to i tak słowo wyzwalające Kaja wypisane było błyszczącymi kawałkami lodu. A oni wzięli się za ręce i wywędrowali z wielkiego pałacu. Kiedy przyszli do krzaka z czerwonymi jagodami, stał tam ten Ren i czekał. Obok niego stał drugi, młody Ren. Potem Reny zaniosły Gerdę i Kaja najpierw do Finki, gdzie ogrzali się w ciepłej izbie, potem do Laponki, która przygotowała swoje sanki do drogi. Oba Reny dotrzymały im towarzystwa aż do granicy kraju. Wtedy pożegnali się z Renem i z Laponką. Bądźcie zdrowi, powiedzieli wszyscy. Pierwsze małe ptaszki zaczęły ćwierkać i z lasu wyjechała na wspaniałym koniu mała rozbójniczka. Poznała Gerdę i Gerda ją również poznała. Ładny z ciebie nic poń, powiedziała do Kaja. Chciałabym wiedzieć, czy zasługujesz, żeby z twojego powodu pędzić na koniec świata. Wtedy Gerda i Kaj opowiedzieli wszystko. Potem rozbójniczka pojechała w daleki świat, a Kaj i Gerda poszli trzymając się za ręce. Zrobiła się cudna wiosna i dzieci poznały wysokie wieże. Było to miasto, w którym mieszkali. Poszli przez ulicę aż do drzwi babki i znaleźli się w pokoju, ale przechodząc przez drzwi spostrzegli, że byli już dorosłymi ludźmi. Kaj i Gerda usiedli i zapomnieli o zimnej, pustej wspaniałości u królowej śniegu. Babka siedziała w blasku słońca i czytała z Biblii. A jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie osiągniecie Królestwa Bożego. A Kaj i Gerda siedzieli oboje dorośli, a jednak dzieci w sercach. I było lato, gorące, błogosławione lato.